Cześć, to jest Toyota Corolla, która jest u mnie w rodzinie od 700 lat. Jest spalinowa, stara, ale bardzo dobra technicznie, sprawna, nigdy się jeszcze nie zepsuła. I teraz pojedziemy tą Toyotą, wymienić ją na coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego, czyli Toyota Mirai, samochód wodorowy. Jest to zwykły sedan, tak więc dla rolnika jest mało ciekawy, ale my go bierzemy po to, żeby sprawdzić, jak się użytkuje samochód, pojazd napędzany wodorem. On jest trochę inny niż przygotowywane przez koncerny ciągnikowe, rolnicze. Tutaj są ogniwa, no ale też jest to pewna przyszłość, która być może też zawita do większych maszyn. Więc zobaczymy. No i mam, no i zamieniłem moją Corollę, którą mam od 700 lat, zamieniłem na Miraja. Samochód wodorowy, na ogniwa paliwowe. I co? No jest fajnie. Rzeczywiście nigdy nie wiedziałem, że będę chwalił Toyotę, ale muszę ją pochwalić, bo po pierwsze, jest w miarę ładna, jak na Toyotę to już sukces. Robi wrażenie, szczególnie sylwetka boczna tego samochodu, a jeżeli chodzi o jazdę, jest naprawdę fajnie. Tutaj są ogniwa paliwowe, które tworzą prąd za pomocą dziwnych akcji w sobie. Ten prąd z tej małej elektrowni przechodzi do silnika elektrycznego i on napędza koła tylne. Nawet raz udało mi się wprowadzić ten samochód w poślizg, więc przyjemność z jazdy jest dosyć spora. On ładnie przyspiesza, bo to jest samochód elektryczny tak naprawdę, taka hybryda. Podobnie jest konstrukcyjnie do hybryd toyotowskich. On bazuje, płyta podłogowa na LS-ie i ten samochód naprawdę fajnie jeździ. Mi się to bardzo podobało. Niektórzy narzekają, że ma tylko 9 sekund do setki. Dla mnie ten samochód jest wystarczający. On nie musi być szybszy. A co do tankowania wodorem, jest to banalnie proste. Jest jedna stacja w Warszawie, 69 zł kilogram wodoru. W czasie testu kilogram 30 średnio mi wyszło na 100 km. Jestem na stacji tankowania wodorem. Jest kolejka. Jest przed nami Hyundai, za mną drugi Mirai. Jeszcze nie wiem, jak się to tankuje. Może zaraz się dowiem, zobaczymy. Generalnie samochody jeżdżą. Dzisiaj 69 zł za kilogram. Autoryzacja zrobiona, możemy iść tankować. Podobno jest to tak samo proste jak tankowanie gazu, a może nawet prostsze. Pewnie tak. Naciskamy i startujemy. Nic prostszego. Podczas tankowania słychać przepływ gazu tłoczonego do pojazdu. No miło. Dystrybutor będzie przerywał pracę w trakcie tankowania. Nie odłączaj dyszy od pojazdu do czasu zakończenia tankowania. Nie tankujemy zbyt dużo, bo nie będziemy tym samochodem zbyt dużo jeździć. Właściwie przyjechaliśmy tylko na stację po to, żeby ją zatankować i pokazać, jak się to robi. Podczas tankowania słychać przepływ gazu tłoczonego do pojazdu. Aha. No i dobrze. Dystrybutor będzie przerywał pracę w trakcie tankowania. Nie odłączaj dyszy od pojazdu do czasu wykończenia tankowania. Sam Mirai wygląda całkiem sympatycznie. Fajny samochodzik. Designersko bardzo dobrze, o wiele lepiej niż inne Toyoty, nawet lepiej niż może Lexusy. To już kwestia gustu oczywiście, no ale według mnie wygląda to ciekawiej niż inne Toyoty. Podczas tankowania zaraz kończymy. Przepływ gazu tłoczonego do pojazdu. No i cała filozofia. Musieliśmy uciekać, bo już kolejny człowiek czekał na nas.
Podsumowując, Mirai, bardzo ciekawy wóz, mnie się podobał, wygodnie się im jeździ, ta obsługa tej elektroniki w środku, on ma wszystkie, całe wyposażenie, wszystko co chcecie to ma. I ta obsługa jest bardzo fajna, być może dlatego, że już ma parę lat, no ale jest to normalne, są przyciski takie, które można nacisnąć palcem, nie trzeba męczyć się z tym ekranem. Dla mnie, dla takiego grzyba jak ja, ten samochód jest całkiem spoko. Samochód polecam jako ciekawostkę, jako gadżet. Na razie to jeszcze za wcześnie na wodór. Jako taki praktyczny pojazd. Nie obawiajcie się, moim zdaniem ta technologia do maszyn rolniczych czy budowlanych szybko nie wejdzie. To jeszcze długa droga, zanim ogniwa paliwowe w ogóle będą napędzać samochody osobowe w jakiejś większej ilości. A jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, to jeszcze długo, długo. Ja generalnie i tak wracam zaraz do mojej Corolli, ale ta Toyota też była bardzo fajna. Cześć!